Cześć wszystkim! Znowu połącz 7, dalszy ciąg Wiedźmina 3. Dobra, mamy tutaj coś do ubicia, coś dużego. I chyba przydałby nam się coś na upiory. Liktom drakonitom upiorom. Muszę zapamiętać, że to taki saladinowy. Spróbuję jak zablokować jego cios. O, jednak mogę blokować. To utrudnione jest, bo nie widzę. Okej, uciekaj. Czy mam się leczyć? Mam się leczyć. Okej, na to, że się zmęczył. Robić cios, trzeba uciekać. Okej, jeden padł. To idzie całkiem nieźle. Poza tym damage mi się zepsuł. A dobra, to możemy naprawić. Na pancerz kowalskie. Okej. Okej. Kolejny padł. Ciach. Okej. Chodźcie, panowie. Uwaga, uwaga. Tak, lepiej. Tak, bez tego wskaźnika ataku trudno wyczuć moment, w którym należy kontrę przeprowadzić. A samo zablokowanie nie przebywa jego serii. Chodź tu. O, tak, lepiej. Całkiem dzień nieźle mi to blokowanie wyczesa. Okej. Ale chyba ten... olej bardzo dużo daje w kwestii obrażeń. Wow! Okej. Jaskółka zdecydowanie się przyda. I trochę leczenia. Było blisko. Naprawdę bardzo szybko potrafi zjadać nasze hapeki. I cała walka od nowa? Nie mówcie mi o tym. No, wygląda na to, że tak. Dobra. Sprawdźmy mieczyk. Nie to. Olej. No i do dzieła. A te późniejsze upiory dużo lepiej radzą sobie z blokowaniem ciosów. Jest to trochę trudne zadanie. No nie. Serio? Jednym ciosem, połowę HP-ków? Problem w tym, że jak już pierwszego ciosu nie udało mi się zablokować, to pozostałych ciosów kombinacji też nie mogłem zablokować. Więc chyba powinienem wtedy po prostu uciekać. Okej, okay, no dobra. Damy sobie radę. Jeszcze raz, znowu to samo.
No chodź tu. Tego spłynięcie również jest chyba niebezpieczne. Tak, zdecydowanie późniejsze widma dużo lepiej blokują. No nie. Nie mogłem przed tym uciec. Mam muszę więcej Rafarda białego łykać w takich sytuacjach. Okej. Jeszcze raz. No nie. Na niego czerwony miecz. To jest chyba naprawdę niebezpieczne. Okej. Nawiamy upiory. Okej. Nie chcę walczyć bez kłęb. Okej, chyba flankowanie go całkiem dobrze działa. Tak, chyba jak go flankuję, wtedy nie może blokować moich ciosów. O! Okej. Tak. To wtedy on od razu odskakuje, ale... Wow! Okej, to mnie zaskoczyło. Wykrywają to, że jestem, że go flankowałem i od razu tak robi ten uskok właśnie przez cień. Okej, ostatni. Nie skopać tego. Właśnie ten uskok. Przełączam ekwipunek, to mnie wtedy atakujesz. No, nie tak się umawialiśmy. Aj! Okej.
atakować wtedy, kiedy robi atak. Inaczej nie mam szans go flankować. Okej. Ostatni? Spoko. Super. I to tyle złych wspomnień, pani Iris? Nie jesteś nim. Okej, zauważyła nas. Ciekawe. Chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej. Ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Okej. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją. I trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył. A ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim i w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Tak, powiedz, tak, na pewno. Co u mojego męża? Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia. A więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Co teraz zrobi z tą różą? Odda po dobroci?
Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna. Że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Tak. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. No. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Czego wszystkie magiczne istoty muszą mówić zagadkami? Było tyle prościej, gdyby powiedziały... Będę o tobie pamiętał. Co, gdzie i jak. To już bez znaczenia. Żegnaj. No cóż, smutna historia. Jak żądze jednego człowieka potrafią zniszczyć życia wielu? No cóż. Nasz trud tutaj skończony. Dobra, no to co? Teraz idziemy do Olgierda. No właśnie, punkcik mam. K? Tak, K. Dobra, ostatni punkcik w okaleczenie. A co potem brać, nie mam najmniejszego pojęcia. Ale na razie nie muszę się tym przejmować, więc... cokolwiek... Jedziemy dalej. No właśnie, który mam już poziom? 37. Okej. Spoko. Kiedy w końcu wrócę do głównego wątku fabularnego, chyba będzie nazbyt prosty. Okej, jak ja się tu dostałem? Jakoś tędy, tak?
Te wrota są zamknięte, więc gra mnie oszukuje, wskazując tędy drogę. Okej, tędy. Płotka. Jest koń z piekła rodem. Chodź tu. Chodź tu. Dobra. Dobry koń. No i dobra. Gdzie teraz? No to jest jeden. Znak. Znak, sporo jest miejsc nieodkrytych. Może po skończeniu fabuły dodatku nagram jakieś dodatkowe wideo, jak troszkę z nich czyszczę. Zdecydowanie sam i tak będę chciał dla siebie je pooczyszczać. Ale myślę, że na razie zajęcie się fabułą jest troszkę ciekawsze. Dobra. Nakieruję się na ten znak i... I do Olgierda. Przynajmniej tak, jego człowiekiem, z jego człowiekiem mieliśmy się spotkać. On poszedł palić złych gospodarzy. Ach, Oxenfurt. Stary, dobry Oxenfurt. Właśnie, przydałoby się zajrzeć do Kowala, ponaprawiać niektóre rzeczy. Zanim ruszymy w dalszy... w dalszy wir wydarzeń. Okej. Witam. Witam znowu. Proszę mi swoje towary. Pokaż mi. Przy okazji on ma zdradzieckie ceny. Możemy część posprzedawać. To... Tak, trochę lepsze mam. Przy okazji mam dwie szable. Obie są tak samo dobre. Ciekawe co dostanę z rozebrania. Nie opłaca się zbierać. Ozdobny kontusz. To chyba ten co mieliśmy na weselu. Dobra. Ale się nie zajmuję. Mam jeszcze sporo miejsca w ekwipunku. A nie warto marnować czasu. Okej. Olgierdzie, mam twoją różę. Dwa duże poproszę, tylko migiem. Proszę pana, trochę kultury. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Duszkiem pół beczki. Geralt, tutaj! O, szkiełko. Białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki. Może innym razem. No co ty? Nie daj się prosić. Ja stawiam. No tak. Gość się nie pieprzy w tańcu. Popisujesz się? Oczywiście, że tak. Ty byś się nie popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Kim ty właściwie jesteś? Gaunt Rodim, zwany... Nie o to pytam. A więc chcesz raczej wiedzieć, czym się zajmuję? Zasadniczo daję ludziom to, o co proszą. Można powiedzieć, że spełniam życzenia. Muszę powiedzieć. I pakujesz ludzi w kłopoty. Nie ja, tylko ich źle sformułowane życzenia. Ja jestem uczciwy. Daję ludziom tylko to, czego chcą.
A to, że często pragną rzeczy niegodziwych, to wyłącznie wina ich zgniłej natury. Nie jesteś człowiekiem, to jasne. Kim w takim razie? Demonem? Dżinem? Naprawdę chcesz wiedzieć? Tak. Nie, Geralt, nie chcesz wiedzieć. Ten jeden raz ci daruję i nie spełnię twojego życzenia. Ci, którzy poznali moje prawdziwe imię, albo już nie żyją, albo spotkało ich coś znacznie gorszego. A ty jesteś mi jeszcze potrzebny. Naprawdę panujesz nad czasem? Czy to tylko kuglarska sztuczka? A co za różnica? Spora. Powiedzmy, że czas zawsze mnie fascynował, więc nauczyłem się, jak z niego korzystać. Czemu akurat czas? Geralt, istnieją trzy wymiary. Długość, szerokość i wysokość. Czas jest czwartym wymiarem. Na moim miejscu ukochałbyś sobie szerokość? No proszę cię. No dobra. Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić trzy jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwani. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak, pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. Cóż, to może być niełatwe. Nigdy więcej nie będziesz mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam. Aj. Co u licha? Czemu mam muchę w zupie? I skąd się tu wziąłeś? Stara wiedźmińska sztuczka. Jak się bardzo, bardzo postaram, umiem panować nad czasem i przestrzenią. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskinie. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. Raczy samej dzięki. Ludzie, widzieliście? Chłopie, nie diabeł ścieżką krzywą! Ja pełen myśli! Jak zemdlał, jak cały we krwi jest? No co? Poczekaj, niech tylko łowcy się tobą zainteresują, że niech teraz. Tak. W następnym odcinku idziemy do Shani, widomo. A potem spotkamy się z Olgierdem w świątyni i mam nadzieję, że w końcu zakończymy tą. A ciekawą przygodę. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!